Masz tak czasem, że nie wiesz, w co ręce włożyć? Ja mam tak bardzo często, a dzisiaj mam dla Ciebie 5 wyrażeń o tym, jak powiedzieć to po angielsku, ale nie w taki oklepany sposób, że I'm busy. I'm busy. Busy znasz już od podstawówki albo od wielu lat. A ja mam dla Ciebie fajne wyrażenia, taki prawdziwy angielski, żebyś mogła brzmieć bardziej po angielsku. Zaczynajmy! Pierwsze wyrażenie to coś z talerzem. Plate. Jeśli mamy naprawdę dużo do roboty, to albo mamy to have a lot on your plate, dużo na talerzu, albo you can have a full plate, czyli pełny talerz. I've got a lot on my plate, I've got a full plate. So, like, I can't take any new tasks. I've got a lot on my plate. Ok? Nic już więcej nie dam rady, bo mam pełno na talerzu. Spróbuj wymyślać swoje zdania do tego. Pod filmikiem zostawię dla Ciebie link do PDF-u, w którym możesz wydrukować te wyrażenia. Spróbuj wymyślać swoje przykłady. Tak? Pierwszy. I have a lot on my plate, I have a full plate. Drugi skojarz ze sznurkiem, z związaniem kogoś. I'm tied up. Czyli jestem dosłownie związana. Tie, na przykład tie your shoelaces, czyli zawiązać sznurówki. I'm tied up. Jestem związana, mam związane ręce. Nie dam rady, bardzo chętnie. So I can't join you tonight. Nie dam rady dołączyć do Was. I'm tied up all evening. Babysitting. Or I've got some backlog at work. Backlog jakiejś zaległości mam. Or a night shift. Jeśli pracuję na zmiany, night shift. Shift ten klawisz, to też zmiany w pracy są. I'm tied up. Na przykład at work. Czyli masz dwa. Pełen talerz, dużo na talerzu. Drugie masz. Związane ręce. Trzecie wyrażenie. I have a lot going on. To have a lot going on. Dużo się dzieje. Tak, słyszałeś na pewno what's going on. Co jest grane, co się dzieje. So I have a lot going on. Dużo się dzieje. Albo możesz powiedzieć I have a lot on the go. On the go, no to w biegu, chodzeniu on the go, taki ktoś jest się przemieszczający i on the go, ja mam właśnie tak dużo, dużo, dużo. Ok? Czyli trzecie to albo I have a lot going on, I have a lot on the go. Oba znaczą, że naprawdę jest młyn. For example, when the school year starts here at Encio, we have a lot going on. Kiedy rok szkolny zaczyna się w Encio, kiedy rusza większość naszych kursów, no, dużo się dzieje, nie wiem wtedy, jak się nazywam. Też na pewno u Ciebie są takie okresy, when you have a lot on the go. Kiedy dużo się dzieje. Czyli Twoje trzecie wyrażenia to go. Pamiętasz pierwsze? A lot on my plate. Drugie? Tied up. Jesteś związany, związana. A drugie? A lot on the go. Trzecie. Już jesteśmy na tym, że się dużo dzieje. Czwarte wyrażenie to I'm at maximum capacity. Maximum capacity, jestem na pełnych obrotach. I'm at maximum capacity. A company can be at maximum capacity. Or a machine. Kręci się, obraca i już szybciej się nie da. So I'm at full capacity. Or I have been at full capacity for weeks now. So I need some good rest. Pomyśl o sytuacji, w której Ty jesteś at maximum capacity. Może to jakiś okres, jakiś czas. Myśl, wyobrażaj sobie, dzięki temu zapamiętasz te wyrażenia. Piąte, które mam dla Ciebie, to hectic. Hectic to przymiotnik, to cecha, kiedy jest tak naprawdę dużo się dzieje,
dużo jakichś bodźców, dużo zadań, dużo ludzi, dużo wszystkiego, hektyk. Mi zawsze pierwsze do głowy przychodziło hectic lifestyle, kiedy taki, no, ten styl życia naprawdę szybki, wymagający pełnej koncentracji nieustannie i to jest właśnie hectic. I it's been hectic recently fajnie pokazuje, że no, dużo się dzieje ostatnio, ledwo łapię zakręt. It's been hectic recently. Jak cię ktoś pyta, jak leci? Nie no, nie narzekasz, nie jest źle, ale it's been hectic. Bo jestem, no, zawalona robotą. Możesz też powiedzieć, last week was hectic. I was answering phone calls and emails all the time. Had no time to for coffee and gossip. It was so hectic. No, to jeszcze mam dla ciebie coś w bonusie. A tak mi się za tym zawalony robotem przypomniało. No i dosłownie, w bonusie daję ci słówko slammed, czyli ciam. Czasnąć, dosłownie jesteś zawalony, zawalona robotą. Możesz być slammed at work, po prostu no nie wyjdziesz stamtąd. Albo overwhelmed, czyli taki przytłoczony. I'm overwhelmed, or I have been overwhelmed, trying to meet my deadlines. No próbuję wszystko na czas się wyrobić, czyli meet my deadlines. Znasz to wyrażenie? Meet, sprostać... No, deadline'om się mówi, terminom. Meet my deadlines. I'm overwhelmed with deadlines. A slammed, czym możesz być? Możesz być at work, ale też możesz być with messages, emails, calls. Możesz być slammed with, zawalony, zawalona tym. No i najostatniejsze, jakie mam dla ciebie, to snowed under. Czymś możesz być też, no, zakopany, jak zakopany śniegiem. I'm snowed under with the documents, requests, może complaints, jeśli coś tam nie poszło. Emails, letters, documents, snowed under. Kojarz sobie, zobacz na ten śnieg i snowed under. Zaspa, jesteś przysypany, przysypana robotą, że się nie wyrwiesz. 5 plus 3 bonusowe. Jak zawsze, wypisz te, wybierz z tego, co wydrukujesz spod filmu, te, które ci się podobają. Popatrz w pierwszym komentarzu, tam jest link do pobrania, do wydrukowania. Możesz położyć je przy sobie, powiesić przy komputerze i używać. A jak chcesz używać takich zwrotów na zajęciach, co u ciebie słychać? Slammed at work. To możesz dołączyć do naszych małych kameralnych grup, gdzie zaczniesz mówić lub rozwiniesz swoje mówienie, aby mówić płynnie i swobodnie. W bochni, stacjonarnie lub online, tak jak ci wygodnie. Do zobaczenia!